To będzie taki mecz, w którym przede wszystkim chcemy się skoncentrować na swojej grze. Tak jak Adam wspomniałeś, mało jest informacji na temat gry Gdańska. Wynika to oczywiście z tego, że przechodzili w drużynie zakażenie COVID-em. I tak naprawdę tydzień temu dopiero rozegrali sparing z Bydgoszczą, który oczywiście mamy nagrany i wiemy, że już praktycznie wszyscy są zdrowi. Więc bardziej się skupimy na naszej grze niż na grze przeciwnika, bo zbyt mało jest materiału, żeby wyciągnąć jakieś wnioski z gry. Rzeczywiście jest drużyna przebudowana, drużyna, która w tamtym sezonie grała naprawdę fajną, atrakcyjną dla oka i skuteczną siatkówkę, ale odeszli z tej drużyny znaczący zawodnicy, atakujący Filip, jak i przyjmujący Halaba i drugi przyjmujący Szot, czyli można powiedzieć, że taki szkielet drużyny. Aczkolwiek nowe transfery w Gdańsku w mojej ocenie nie spowodowały dużego ubytku jakościowego w tej drużynie. Jest wszystkim znany Mariusz Wlazły, jest Mateusz Mika, jest bardzo ciekawy reprezentant Niemiec Reichert. Także musimy być bardzo czujni. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Gdańsk miał duże problemy. Sam jestem ciekaw, jaki system zastosował Michał Winiarski, czy po całej epidemii, po tym jak wszyscy już wrócili do zdrowia, czy zaczął cykl przygotowawczy do sezonu, czy zaczął już cykl startowy, ale nie koncentrujemy się na tym, koncentrujemy się na naszej grze. Na pewno to, co pokazała pierwsza kolejka. W plus lidze w tym sezonie nie ma słabych drużyn i nie możemy wychodzić ze świadomością, że po problemach Gdańska będziemy mieć łatwiej, wręcz przeciwnie. Musimy wyjść ze świadomością, że to będzie ciężki mecz, mecz walki podobnie jak z Olsztynem i z takim podejściem do meczu jesteśmy w stanie tutaj u siebie na sali tą drużynę ograć. Zresztą jak każdą, uważam, że każdą drużynę jesteśmy w stanie ograć w plus-lidze i z każdą drużyną przegrać, więc nie chcielibyśmy, żeby po meczu, żebyśmy mieli wyrzuty sumienia, tylko na pewno praca mentalna i skupienie przed tym meczu, pełna determinacja będzie kluczem, bo uważam, że jestem przekonany, że widzę na treningach, że drużyna prezentuje się coraz lepiej i każdy tydzień spędzony razem już w tej chwili będzie dla nas bardzo cenny i jakość naszej gry będzie wzrastać. Przede wszystkim gramy dla kibiców i z tego miejsca chciałem zaprosić wszystkich kibiców, tych co mogą przyjść na salę, to serdecznie zapraszamy. Bo gra z dopingiem zupełnie nam inaczej wychodzi i bardzo prosimy o media, o wsparcie, o to, żeby tych kibiców było jak najwięcej. Ostatnio na meczu nie było ich dużo, ale stworzyli bardzo fajną atmosferę, zwłaszcza klub kibica pociągnął ten doping, więc zapraszamy wszystkich kibiców na mecz, bo tak jak powiedziałem na początku, gramy dla was, wspierajcie nas.